Budzimy się, szanowni widzowie. Poranek TVP Info. Czas zacząć, bo jeszcze nie ma szóstej, ale już jest bardzo blisko. Zaczynamy od Dominika Komarnicka, od przedstawienia się oczywiście i Wojciech Zawioła. Zaczynamy od tematu, który będzie pewnie dzisiaj w poranku tematem właściwie numer jeden, bo Igrzyska Olimpijskie się kończą i wczoraj akurat to, co się miało nie udać, to się nie udało. Na przykład Julia Szeremeta została wicemistrzynią olimpijską w boksie. 20-latka przegrała w finale kategorii do 57 kg z Tajwanką Li Tun Yu Ting. To jest pierwsze srebro dla polskiego pięściarstwa od 44 lat. I z tego należy się cieszyć. To prawda. I jeszcze teraz o reprezentacji polskich siatkarzy, no to tobie zostawię. Też niestety nie udało się. Nasza reprezentacja wprawdzie przełamała klątwę ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich, ale w wielkim finale musiała uznać wyższość Francji. I to właśnie zawodnicy z kadry gospodarzy zdominowali naszą drużynę marzeń turnieju siatkarzy. No ale jeszcze dziś ostatni dzień, na podsumowania przyjdzie czas. Tych medali kilka jednak wpadło. Tak, i będziemy mieli studio olimpijskie oczywiście po 7:30, natomiast trwa właśnie próba generalna w własnej skórze, ale nie narzekamy i będziemy też o tym mówić. A zaczynamy od serwisu. Tak, zapraszam i zaczniemy od sportu.